Witajcie kochani w kolejnym tygodniu w horoskopie. Witam was serdecznie jak zawsze z ogromną radością, że jesteście, że się odzywacie, że polubiacie to, co wam się podoba, że udostępniacie to, co wam się podoba. Och, dziękuję wam kochani, bo to sprawia, że coraz więcej nas tu jest w tym mistycznym ogrodzie i to sprawia, że czuję taką motywację, inspirację. Czuję, że mam dla kogo to robić. Po prostu to jest taka radość dla mnie ogromna, jak zawsze. W podziękowaniu kochani przysyłam wam przepiękną energię czystej miłości, przepiękną energię światła i uzdrowienia. Dokładnie to, czego potrzebujesz w tym momencie wprost ze źródła światła, miłości, uzdrowienia. Niech ta energia do ciebie płynie w takiej ilości, w jakiej potrzebujesz na dany moment. Pamiętajcie, kochani, co ważne, dla osób nowych, dla osób, które nie wiedzą jeszcze, nagrywam czytania ogólne, czyli jak zawsze, bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć, jest to dla nich ważne. Jeżeli pragniesz czytania indywidualnego dla siebie, zapraszam serdecznie, napisz na maila, prześlę ci cennik i ofertę. Tak, i oczywiście możecie, kochani, buszować dowoli tutaj, bo nagrywam w systemie otwartym, czyli możecie oglądać horoskopy ze Słoneczka, z Ascendentu, Księżyca, Merkurego, Wenus, gdzie tam, jak czujecie z kosmogramu, dowolnie możecie buszować. I oczywiście zobaczcie sobie na playlisty, mamy playlistę Wybierz Kartę, playlistę Rozwój Duchowy. Kto ma ochotę, zapraszam także na wspieranie, jeżeli masz ochotę wesprzeć kanał. I tam są też dodatkowe, bonusowe informacje, materiały dla osób wspierających. Oczywiście zapraszam też na Tarot i Orakle, kochani. Tam się dużo fajnych rzeczy dzieje. Wszystko na temat kart, nauka tarota, o runach, o wahadełku, magiczne tematy. Zapraszam, kto ma ochotę. A dzisiaj, kochani, zapraszam już do horoskopu. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Witajcie, kochani, na czytaniu. Wyższa jaźni, bardzo proszę o informacje dla osób spod znaku Skorpiona. Okej, no powiem wam, że zaczynamy niesamowicie. 10 pentakli, mało tego, 9 pentakli, jeszcze mało tego, 10 kielichów i do tego 9 kielichów? Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, kochane skorpiony? Chyba jeszcze nie widziałam takiego układu, ale to jeszcze, żebyście powiedzieli, okej, a to wszystko pewnie nie. Dwa kielichy i jeszcze cesarzowa nam wypadła. No nie, ja nie mogę po prostu. I słońce na końcu. Wow! Jak komuś się moje wow nie podoba, trudno, kochani, nie jestem w stanie się opanować. Po prostu wow, to jest niesamowite. Co tu idzie do skorpionów? Co to za szczęście? Jakieś wielkie, totalne, absolutne spełnienie. Ja nigdy nie widziałam czegoś takiego. To jest po prostu niesamowite. Wow. Zobaczcie. 10 pentakli. Dobrobyt, spełnienie, szczęśliwa rodzina. Ogólnie takie poczucie stabilizacji, spokoju, prawda? Takiej równowagi w życiu też. Zdrowie dobre, jeżeli tu wcześniej było coś nie tak, na przykład. A jeżeli było coś nie tak, to może powrót do tego zdrowia też to oznaczać nam. 9 pentakli, w ogóle umiejętność takiego docenienia, rozejrzenia się wokół i o, ale super, to jest fajne, to jest fajne, to mi się podoba, tamto mi się podoba, och, czuję taką wdzięczność w ogóle. Cudownie, czyli radość życia tu się pojawia i ta umiejętność docenienia tego, co się ma, tego, co wokół. I 10 kielichów, także spełnienie emocjonalne, uczuciowe. No oczywiście ktoś tu może być mega zakochany, ale co kurczę, wszystkie skorpiony są takie szaleńczo zakochane. Co to za rozkład jest? Co to za czary, słuchajcie? Co to są za czary tu? Dobra, idźmy dalej, bo po prostu ja jestem... Och, dobra, muszę się, słuchajcie, trochę uspokoić, bo aż mi się karty rozlatują z wrażenia. Wyciszymy troszkę, oczyścimy, oczyścimy, oczyścimy. Takie skorpiony, skorpiony. Wyższa jaźń, co się tu dzieje? Pokaż mi więcej, proszę. 10 pentakli. Co to za szczęście? Szczęśliwa rodzina, może ktoś tutaj wchodzi w związek małżeński i później po prostu szczęście, spełnienie, miłość, fantastyczna współpraca, pełna rodzina, więc tutaj ktoś na pewno też będzie myślał o dzieciach. Spełniamy marzenia razem, prawda? Idziemy ku sukcesowi. Wow!
Powiem wam naprawdę, kochani, jak żyję. A żyję 46 lat ponad już na tym świecie. Ja nie widziałam nigdy takiego czytania. Nigdy, ani u siebie, ani u kogoś. Co tu się dzieje? Wow. Kochani, jeżeli życzycie sobie przyjąć, no, czy by sobie może ktoś nie życzył, ale jeżeli ktoś sobie nie życzy, to nie przyjmuj tych energii. Ale jeżeli życzysz sobie to szczęście, to spełnienie, które teraz nam się pokazało do tej pory, to napisz, przyjmuję tą energię, przyjmuję to szczęście, przyjmuję to spełnienie, przyjmuję to te wspaniałości, które tutaj, ten sukces, o co tobie tam chodzi, zależy w życiu. Po prostu tak sobie tu zbuduj w komentarzu i napisz to, napisz, bo oh, ale cudnie. I zobaczcie, 10, 9, 10, 9, czyli 20, 29 już mamy, co oznacza nam, że coś trzeba zakończyć. I wtedy będzie bum, spełnienie, bum, dobrobyt, bum, szczęście, bum, takie poczucie też wewnętrzne szczęścia, bo można żyć sobie naprawdę w fantastycznym życiu, jakby otoczonym cudownościami, można tego nie widzieć. A tutaj widać, że widzisz, zobacz, widzisz, widzisz to wszystko. O wow, o wow, wow, ale cudnie, 10 pentakli. Och, skorpionki moje kochane, niech wam się spełnia wszystko, wszelkiego spełnienia życzę wam. Wszystko co najpiękniejsze oczywiście. Dobra, co tu idziemy dalej? Idziemy, kochani, dalej. 10 pentakli i 4 pentakle. Ktoś tutaj mega długo pracował nad tym i łączył te kropeczki i szył to pomalutku, żeby tu te 4 pentakle, czyli tą swoją strefę komfortu, czyli ten swój kwadracik stworzyć, i jest on stworzony. Jest stworzony. Jest stworzony. Zobacz, masz księżyc, nie wiesz tego jeszcze. Nie wiesz tego, nie widzisz tego. Nie wiesz, gdzie ten dobrobyt, gdzie to jest? Gdzie? Nie widzisz tego jeszcze. Ale jak 9 pentakli pokazuje, rozejrzyj się, przyjrzyj się, zastanów się, co masz, co ci udało osiągnąć. Coś, co udało ci się zrobić już w życiu. Spójrz do tyłu i tak pomyśl, okej, rok temu, 2 lata, 3, 5, 10 lat temu, gdzie ja byłam, czy tam byłem, prawda? O, wow, faktycznie ta droga jest okej, wtedy było tak, teraz jest tak, okej, jest poprawa, jest duża poprawa. Ja czuję, że uzmysłowisz sobie po prostu to, co już masz, co już udało ci się osiągnąć, a jeżeli coś takiego sobie uzmysłowisz, to wiesz, jak działa prawo przyciągania? Ono ci dosłownie wysyła natychmiast, dosłownie natychmiast więcej tego, czym się zachwycasz, więcej tego, za co czujesz wdzięczność, więcej tego, gdzie rośnie ci serce i czujesz ogromną radość. Tylko musisz wygenerować te uczucia, musisz się ucieszyć tym, co masz, co jest przy tobie, co faktycznie jest dla ciebie piękne, co jest wyjątkowe, co jest fantastyczne. Zobaczcie, Rydwan, zobaczcie, to jest ciekawa karta Rydwan, gdzie tutaj oni trzymają dziedziusia, prawda? Czyli tak jak powiedziałam, ktoś tu będzie się starał o dziecko, bo widać na tej karcie, albo to dziecko już tutaj jest, albo przyjdzie na pewno. I kochani, co tu jeszcze? Wszystko rusza z kopyta. Ty się nawet nie spodziewasz tego, co tutaj do ciebie może przyjść. O wow. Oczywiście to może być dla kogoś osoba, miłość, którą spotykasz kogoś i po prostu takie jest tutaj wzajemne zrozumienie. Tu jest wszystko. Tu jest po prostu wszystko, czego ci potrzeba. Wszystko. I z tego singla tutaj stajesz się osobą już w związku absolutnie szczęśliwym, spełnionym. No po prostu powiem wam, że to jest aż idylliczne czytanie. Idylliczne czytanie. Jeszcze 3 karty nam zostały. Trzymajcie kciuki, żeby były tak samo fantastyczne. I 9 kielichów pokazuje wymanifestowane, wymarzone, przychodzą spełnienia marzeń, marzeń, pragnień. To się realizuje teraz, kochani. Ale pięknie, ok? Co dalej? Co dalej, wyższa jaźń? Bo ja jestem zachwycona. Co tu mamy? Dobra. Tak jest. Ok. Zobaczcie, 2 kielichy, czyli 2 kielichy pokazuje, dostrzeż to wokół siebie, co jest dla ciebie, zobacz, gdzie oni wskazują, spełnionym już marzeniem, pragnieniem.
I cztery kielichy ostrzeżenie, nie rozpamiętuj tego, co się tam nie udało, co odeszło. To nieważne, to zostaw. Wiesz dlaczego? Bo to jest tydzień manifestacji. To jest tydzień bardzo ważny, żeby tutaj manifestować to, co jest ci potrzebne. Uwierz w to, że się uda, uwierz w to, że jesteś blisko, uwierz w to, że już udało ci się odnieść sukcesy w tym i w tym i w tym. Czy to są mniejsze, średnie, malutkie, nawet takie tajni, tajni, maleńkie? To nic nie szkodzi, po prostu doceń to, uciesz się, zauważ to. I mamy cesarzową i siedem buław nam się pokazuje. Chroń to, co stworzyłeś, skorpionku. Chroń to. Po prostu to chroń. Troszcz się o to. Chroń. Doglądaj. Działaj dalej. Rób wszystko, żeby iść ku sukcesowi. Wow. Zobaczmy jeszcze jedna karta. Jeszcze jedna karta. Co tu jeszcze dla skorpionków? Wow. Paść pentakli. A co to znaczy? Nowy początek. Nowy początek. Jakieś światełko się pojawiło. Jakieś tutaj zmiany przychodzą, jakieś nowe możliwości, może jakaś współpraca, coś tutaj się zmienia. A no właśnie, tak pomyślałam, żeby wziąć jeszcze jedną. Sześć mieczy, co to znaczy? To znaczy, kochani, że coś się zmieniło w twoim myśleniu. W twoim myśleniu nastąpił jakieś przewartościowanie, jakaś zmiana i dlatego właśnie to wszystko tu po kolei się dzieje. To jest jak efekt domina, który jest wynikły i wynikający z twoich działań. Czyli, kochani, to czytanie nie jest dla tych, co siedzieli na kanapie i przerzucali kanały. O nie, 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 nie. To czytanie jest dla tych osób, które zakasały rękawy i robiły różne rzeczy. A to może uzdrawiały jakieś emocje, uczucia, traumy. Rozmawiały. Kombinowały, uczyły się, doświadczały życia, poszukiwały, wzrastały w sobie, jakkolwiek rozwijały się, był ruch, działanie, ruch, działanie. I teraz przychodzi, jakby wszechświat chciał ci powiedzieć: och, skorpionku, chodź, niech cię utulę, tak? Wszechświat do ciebie mówi, chodź, utulę do serducha, należy ci się to, przyjmij to, bierz to, to jest dla ciebie. Dla ciebie prezent od wszechświata, aż mi się ryczeć chce teraz, kochani. Och, ale pięknie. Uch, ale pięknie. Pięknie. Ujaja. Po prostu aż powiem wam. Ach. I niech tak jest. I cudnie. I niech tak jest. I podoba mi się bardzo. Wow. No po prostu teraz to aż mi serce tak wali. To jest wasza jakby nie było runa, kochani. Znaczy w moim postrzeganiu, bo to jest runa 13, a karta śmierci i odrodzenia to jest 13. To jest Ejchwas. Kochani, przejście, idziesz w inną przyszłość, znaczy przepraszam, idziesz w inną teraźniejszość swoją, dużo wyższą, dużo lepszą, w twoim postrzeganiu oczywiście lepszą, wyższą. To może być, bo pamiętajcie kochani, dla każdego skorpionka to będzie coś innego. Dla jednego może to będą pieniążki dodatkowe, a dla drugiej osoby to będzie związek, relacja wspaniała. Dla trzeciej osoby coś się w związku poprawia. Może lepsza komunikacja jest i nagle się czujesz szczęśliwym skorpionkiem. Może wraca ktoś do ciebie, może się z kimś godzisz, a może dostajesz fantastyczną pracę. Może w rodzinie pojawia się ktoś nowy i to jest dla ciebie ogromne szczęście. Dla każdego, kochani, to ogromne szczęście, to jest coś innego. Tu w każdym razie ruch widać, tu dzieje się bardzo dużo. Czuję tutaj jakieś imprezy też duże, takie rodzinne. Może ktoś ma jakieś rocznice tutaj albo... Oczywiście ślub, wesele może być też tutaj dla kogoś jak najbardziej, ale czuję też takie duże imprezy jakieś zorganizowane albo przez skorpiona, albo dla skorpiona, albo przez skorpiona dla skorpiona, też tak czuję, ale powiem wam, oh my gosh, aż się zgrzałam cała, ta energia z tego czytania jest niesamowita, absolutnie niesamowita i do tego ta karta ostatnia, jak wisienka na torcie, po prostu... To jest niesamowite, słuchajcie, bo to pokazuje, że jest tu jakaś takie, jak to powiedzieć, jak taka brama, jak takie przejście, jak inicjacja, wtajemniczenie, wejście głębiej, przejście dalej. Tak jakby wszechświat mówił, to były wszystko testy i są zdane przez ciebie, gratulacje, proszę bardzo, to są nagrody, teraz możesz odpocząć chwilę po tym wszystkim.
rozsiądź się, pozwól, że cię tu ugoszczę. Tak mówi wszechświat do ciebie teraz, Skorpionku, czy to nie jest piękne? Ewidentnie ktoś tutaj na przykład doprowadza jakieś rzeczy do końca, jakieś sprawy do końca, ktoś inny wraca do zdrowia i też się cieszy, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo. Komuś tu siły wracają, bo przedtem było ciężko i niespecjalnie te siły były, a teraz może coś się zadziało, że o dietę jakiś skorpionek postarał się bardziej, może tu ktoś się skupił na przykład na odkwaszeniu organizmu, to jest mega ważne. I tutaj są efekty fantastyczne, dzięki właśnie tej pracy, dzięki temu działaniu, dzięki tej wytrwałości, kochani, fantastycznie. W każdym razie, dzięki tej samodyscyplinie, temu działaniu, efekty fantastyczne, dosłownie jakby się tu czysta magia działa. To, co powiedziałam przedtem, co to za magia się tu dzieje? I ta runa o tym mówi. Czysta magia, która jest widoczna i każdy mówi, wow, ale jak to możliwe, jak to się stało, jak to się zadziało? Niech dla nas jak najwięcej tych błogosławieństw spływa. Zobaczcie, nie wiem, czy widzicie na tej karcie tutaj właśnie taki pyłek jakby z nieba złoty leci, jako te błogosławieństwa spełnione marzenia, prawda, pragnienia. I ja czuję, że w tym czasie właśnie osoby spod znaku Skorpiona są pod tym jakby deszczem tych błogosławieństw. I zobaczcie, tutaj tak samo to widać, nawet tutaj to widać też, nawet tutaj też to widać. I wystarczy podnieść te ręce do góry i przyjmuję. Przyjmij, bo to cudowne rzeczy idą. Ewidentny sukces, oczywiście dla każdego, tak jak mówię, w innym obszarze, z innego powodu, ale będziesz mieć radość, tylko zauważ to coś i pozwól sobie na to, żeby ucieszyć się tym czymś, co tutaj przychodzi, bo można, tak jak mówię, tak jak powiedziałam na początku, można żyć naprawdę w fantastycznym miejscu, mieć cudowne grono znajomych czy rodziny, super pracę i można tego wszystkiego nie widzieć, nie doceniać. Kochani, niektórzy ludzie są tak bogaci, że oni nie wiedzą, co mają robić z tymi pieniędzmi. I wiecie co? I też do mnie dzwonią i są nieszczęśliwi. No, bo nie potrafią cieszyć się i radować z tego, co mają, tylko chcą więcej, dalej, prawda, żeby nie wpaść w ten taki szalony kołowrót, bo tam się można pogubić. Odwróć się na chwilę, spójrz za siebie, zobacz, co udało ci się zrobić, osiągnąć, zbudować, wytworzyć, wykreować. Jesteś na takim teraz pomoście pomiędzy. Dla mnie runa Eichwas jest jedną z run, która pokazuje możliwość przejścia, to jest jak taka brama energetyczna, która umożliwia przejście dalej, wejście wyżej, prawda? To jest energia, która mówi, zostajesz tu, czy idziesz dalej? Na co sobie pozwolisz teraz? Co wybierasz teraz? Masz tu ochronę, wszechświat ci pomaga. Na co się zdecydujesz teraz? Wow, po prostu powiem wam, wow. Nawet aż brak mi słów. Po prostu jak jest piękna energia tego czytania. Brak słów po prostu. Przepiękna. Och, a karty skaczą, powiem wam, na prawo, na lewo. Dobra, co tu mamy? Intuition, zobacz, czyli intuicja. Idź za podszeptami, podpowiedziami twojej intuicji w tym czasie. To jest niesamowicie ważne, żeby się słuchać intuicji, bo zobacz, ktoś tutaj musi opuścić twoje życie. Ewidentnie jest tu jakaś osoba, która zakwasza tutaj. Ciekawe, że przedtem mówiłam o zakwaszeniu organizmu, a teraz czuję, że ktoś tutaj próbuje ci kwasić to wszystko. Jeżeli coś szczęśliwego ci się przydarza, mów to tylko tej osobie albo tym osobom, które wiesz, że się ucieszą razem z tobą i które wiesz, że będą ci dodawać przez to, wiesz, jeszcze więcej fajnej, pozytywnej energii, prawda? Co mamy dalej? Bird flying, zobacz, news on the way, czyli jakieś wiadomości, informacje gdzieś tu idą, patrzę, gdzie tu bardziej mogłoby to być. Ja czuję, że i tu, ale tutaj położę, bo tu mamy jednak sześć mieczy, tak?
Czyli widać, że tutaj coś płynie. Coś tu płynie, kochani. Dobra, co tu dalej mamy? Co tu dalej mamy? Dla skorpionków. Ojejku, ale dużo tych kart. Dobra, ale skaczą. Co tu mamy dalej, kochani? Jest tutaj ktoś, kto jest w stanie ci podpowiedzieć, jeżeli taka konstruktywna krytyka, czyli jest tu w stanie ktoś powiedzieć ci coś, co jest ważne, wartościowe w tym czasie. Czuję, że może tu o to chodzić. Wiecie co? Gdzieś tutaj w pracy, w sprawach urzędowych, zawodowych, biznesowych, finansowych może przyjść potrzeba u ciebie, żeby podjąć bardzo ważną decyzję. Bardzo ważną decyzję. I możesz podchodzić tutaj z lękiem do tej decyzji. Ty, osobiście ty. I tutaj wtedy jest ktoś, kto może przyjść, stanąć koło ciebie i ci powiedzieć: nic się nie przejmuj, jestem obok, ja ci pomogę. Ja tu jestem twoją siłą, ja ci pomogę, prawda? I teraz, czy to jest żywy człowiek, który stoi koło ciebie, no to to zawsze błogosławieństwo ogromne, ale może to być przewodnik duchowy, który jest przy tobie, może to anioł, który cię wspiera. Ktoś ewidentnie wspiera ciebie tutaj w tym całym tygodniu, bo powiem wam, kochani, że przyjęcie takiego szczęścia, spełnienia dużego, który przychodzi, czasem potrafi być też przytłaczające, jeżeli tego jest naprawdę dużo. Więc potrzebujesz tutaj jakby kogoś, kto sprawia, że możesz spuścić ciśnienie, prawda? I zobaczcie, w tym czasie trzeba by ustawić sobie swój cel, swoją strzałę, prawda? Czyli czego ja pragnę, co ja chcę robić, co ja chcę zrobić, co ja chcę osiągnąć, jak ja chcę, żeby to wyglądało, jak ja dalej widzę moje życie, w którą stronę będę to prowadzić, jakie kroki tutaj muszę przedsięwziąć, żeby załatwić to, 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 zrobić to, to, to. Czy ja chcę być tutaj na przykład zawodowo, gdzie jestem, czy ja chcę dokonać zmiany. Kochani, jest ochrona, są możliwości dla was energetyczne, aby osiągnąć to, czego pragniecie, ale jest potrzebny ruch, jest potrzebne działanie, jest potrzebne, żeby po prostu iść dalej, prawda? Po prostu iść dalej. Dobra, co tu mamy dalej? Mamy Dolinkę Wali i mamy Deep Personal Strength. Zobaczcie, tutaj potrzeba jest siły, spokoju wewnętrznego. I to zapewni ten sukces. Czuję, żeby to też tutaj położyć, więc tu gdzieś zawodowo będą jakieś decyzje do podjęcia. Zobaczcie, tu czuję dalej, mamy tutaj caterpillar, czyli gąsieniczka, która się później w motyla przeistacza. Czyli jesteście teraz w takim momencie, gdzie będzie to przeistoczenie, albo niektórzy z was już może się przeistoczyli. Czyli doszło do tej zmiany, do tej transformacji, a ja, jeżeli jeszcze nie, to tutaj zobaczcie, it's on the way, czyli jest wszystko w drodze, wszystko, słuchajcie, jest w drodze. Zobacz, jeżeli chodzi o rzeczy, których pragniesz, których potrzebujesz na co dzień, tutaj mamy energię, kartę, która mówi, masz tego pod dostatkiem. No właśnie, ale czy doceniasz? Czy doceniasz to, co masz? Czy doceniasz to, co wokół ciebie, czy potrafisz powiedzieć tak, jest tego mnóstwo, jestem szczęściarzem. Zobacz, jeżeli za tobą jakiś trudny czas, ten najtrudniejszy czas jest za tobą, it's over, zobacz, it's over, czyli to już jest za tobą, możesz o tym już pomału zapominać, możesz to sobie odkładać już do przeszłości, bo to już jest dla ciebie powoli przeszłość. Ja tu czuję, kochani, że mnóstwo, ale to mnóstwo ze skorpionów będzie przeżywać ten tydzień, jakby to była jakaś bajka. Jeżeli tu się ktoś zakochał, jeżeli tu ktoś, no nie wiem, rodzi dziecko, jakaś pani, jeżeli tutaj komuś się rodzi to dziecko, jeżeli tu komuś biznes, może ktoś biznes nowy otwiera i też tak traktuje ten nowy biznes jak takie swoje właśnie dziecko. Może ktoś tu rozwija działalność, może ktoś będzie wchodził w spółkę jakąś. Ojejku, jakieś oferty, propozycje, ale czuję, że fajna współpraca. Tylko uważaj, żeby cię lęk, strach nie zatrzymał. Bo jak idziemy w coś nowego, zobaczcie, jak ta karta jest genialnie zrobiona. Ona jest po prostu genialnie zrobiona.
bo tu jest czarne, bo tam nie widać. Co tam dalej? Tutaj te drzewa są takie bez liści, prawda? Tu mamy czarnego kruka, słuchajcie. Każdy patrzy i mówi, o matko, co to będzie? Bo jak idziemy w coś nowego, to my nie wiemy, co tam będzie. My nie wiemy, czy tam jest tęcza zaraz za rogiem, czy co tam jest, prawda? Ale ja czuję, że zobacz, tu masz tęczę, tu masz tęczę. Tu jest tyle takich radosnych rzeczy. O wow, to jest chyba najpiękniejsze czytanie, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Tak, tak czuję, kochani. Najpiękniejsze, najszczęśliwsze. I pamiętaj, nieważne, czy oglądasz to czytanie w dniu premiery i w tym czasie to ci działa, czy później kiedykolwiek tam trafiasz na to czytanie, jak ono już jest bezterminowe, przyjmij tą energię, bo jeżeli wszechświat ciebie tu doprowadził, jeżeli przewodnicy twoi ciebie tu doprowadzili, twoja wyższa jaźń, to znaczy, że to jest dla ciebie. To jest dla ciebie. Wow. Dobra, prawda ukryta. Co tu mamy? Prawda ukryta dla skorpionów. Ale czytanie, ale czytanie, ale moc. Ale moc, po prostu jaką ja czuję moc z tego. Czy wy czujecie tą moc, kochani, tu też? Ja aż cała paruję po prostu. Tak, tak intensywnie tutaj tą energię odbieram. Wow, dobra. Dobra, spokojnie teraz patrzymy, patrzymy na prawdę ukrytą. Ktoś tutaj nie może przestać myśleć o tobie. Mhm. Ewidentnie coś tu się, słuchaj, gdzieś w jakimś serduszku, w jakiejś głowie na twój temat. Mhm. I drugie. Gdzieś z przyszłości ktoś tutaj jeszcze o tobie myśli i myśli sobie, że byliście za młodzi. Może masz kogoś takiego gdzieś tam z kiedyś, o kim też może czasem myślisz. I tak czuję, że ta osoba może troszeczkę żałuje tego, że to się tak stało, jak się stało. Coś takiego poczułam. Dobra, myśl pozytywna na koniec. Wow, ale piękne czytanie. Och, najpiękniejsze. No najpiękniejsze po prostu, jakie zrobiłam. Przyjmujcie, kochani, jak sobie życzycie, taką energię. Zobaczcie, słuchaj, dokładnie słuchaj tego pięknego czytania po 100 razy. Przyjmuj tą energię, bo wygenerowałam tyle tutaj po prostu pięknej energii, zachwycając się tymi kartami, że ja czuję, że tu aż kipi od tego. Bierz, ile potrzebujesz. Przeczytajmy, co te słoniki mądre nam tu chcą przekazać. Czy więcej mówisz niż słuchasz? Czy kończysz zdania innych ludzi za nich? Prawdziwa więź dotyczy tego, co ludzie czują za naszą sprawą i czy jesteśmy otwarci i obecni. Życie komunikuje się z tobą, mój drogi. Ważna wiadomość próbuje do ciebie dotrzeć. Nie bój się, że nie zostaniesz wysłuchany i zauważony. Dostaniesz swoją szansę. Na razie po prostu posłuchaj. O, ale piękna wiadomość. No bo to tak jest, kochani. Jak często nie słyszymy tego, co jest do nas mówione. No bo ego się włącza i od razu. A na pewno, a jasne, aha, mhm. Wywal go, wywal to ego, weź, wywal. I przyjmij to, po prostu posłuchaj. Posłuchaj tego i przyjmij to dla siebie. No bo co najgorszego może się wydarzyć? Możesz zaznać szczęścia, spełnienia, sukcesu, dobrego zdrowia. O, i niech tak jest. I niech tak jest. Tak, mini wybierz kartę na 3 możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Tak jest. 3 możliwości dla skorpionów. 1, 2, 3. Jedyneczka. Zdecydowane tak. Tu będą jakieś rozmowy. Będzie coś mówione. Będą oferty, propozycje. Albo ty coś będziesz chcieć dla kogoś powiedzieć, zaoferować, zaproponować. Albo jakieś ważne rozmowy tu też będą. Tak jest. 2. Tutaj może. I 3. Ale wiecie co, przy 2 czuję? Bądź osobą kreatywną, a może to może zamieni się z może na tak. Mhm. I 3. Zdecydowane tak. Tu na złoto. To tutaj trójeczki, tu coś dobrego się dzieje dla was na 1000%, 1000%, 1000% po prostu. Przyjmujcie, jak macie ochotę, tę energię, kochani, do swojego życia zaprosić.
A ja utulam mocno i jestem przeszczęśliwa, że miałam tą radość i to szczęście, żeby wam przekazać tak przepiękną energię i tak niezwykłe wiadomości. Niech się to wszystko spełnia dla każdego ciebie. Wszelkiego spełnienia, kochani. Pa, pa.